Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Laury Gris, zatytułowanej Pies zawodowiec. Opowieść o czworonogach, które żadnej pracy się nie boją. Przełożyła Paulina Zagórska. Czyta Elżbieta Nagel. Laura Gris. Pies zawodowiec. Opowieści o czworonogach, które żadnej pracy się nie boją. Przełożyła Paulina Zagórska. Odpowiednio wyszkolony człowiek może być najlepszym przyjacielem psa. Corey Ford. Dedykuję tę książkę wszystkim psom, które chcą nas czegoś nauczyć, i wszystkim ludziom, którzy się tej nauki podejmują. Wstęp jest parny letni poranek. Stoję na parkingu przy dużym podmiejskim parku w Sydney. Na bucie mam plamkę benzyny wielkości główki od szpilki. Po drugiej stronie parkingu, na pace czerwonej ciężarówki straży pożarnej, czarny labrador o imieniu Wiking, siedzi spokojnie w swoim transporterze. Jego opiekun, komendant Phil Eteni, tłumaczy mi, że pies może potrzebować nieco czasu. Po pierwsze, to ogromny teren, a po drugie, Phil postanowił odejść z Wikingiem jeszcze dalej ode mnie, żeby lepiej zademonstrować mi niezwykłe umiejętności psa. Kiedy tylko Fil wypuszcza wikinga z transportera, smukły młody psiak natychmiast ląduje z nosem przy ziemi. Idzie jak taran przez krzaki zarośla, z każdą sekundą coraz bardziej się do mnie zbliżając. Jest wyraźnie podniecony. Cieszy się z kolejnej okazji dowiedzenia swojego niezwykłego intelektu, a zapewne także na myśl o nagrodzie, która czeka go za dobrze wykonaną pracę. Ja tymczasem stoję nieruchomo pośrodku asfaltowej pustyni, tręczona nieuzasadnionym poczuciem winy w związku z benzyną na moim paluchu, choć przecież nie zrobiłam nic złego. To Phil umieścił tę plamkę na moim bucie tylko po to, żeby mi pokazać, jakim postrachem dla podpalaczy jest wiking. Skoro ja czuję się nieswoją mimo czystego sumienia, mogę sobie jedynie wyobrazić, jak muszą się czuć osoby, które naprawdę coś podpaliły, obserwując zdeterminowanego psiaka idącego do nich jak po sznurku. Jak się okazuje, Phil się mylił. Wiking nie potrzebował nieco czasu, żeby namierzyć plamkę. W rzeczywistości zadanie okazało się dla niego tak proste, że już po niespełna minucie warował przy mojej nodze z nosem wciśniętym w but. Phil próbował odciągnąć go ode mnie i zachęcić do dalszych poszukiwań. Ale Wiking ani drgnął. On już wiedział. Jego pełne ekspresji oczy zdawały się mówić. Szefie, daj spokój. Zapach benzyny rozpoznam zawsze i wszędzie. Mamy to. W nagrodę Wiking otrzymał wylewne pochwały i parę minut zabawy z filem w przeciąganie ręcznika. A mnie naszła smutna refleksja, że jestem potwornie leniwa. Nie mam żadnych przydatnych umiejętności. Jasne, potrafię łączyć ze sobą słowa w dość interesujący sposób, ale nie umiem nic, co przynosiłoby komukolwiek istotne korzyści w szerszym kontekście. Moje talenty nie rozwiążą żadnych poważnych problemów ani nie ocalą nikomu życia. Poza tym, zdecydowanie nie mam w sobie takiej motywacji i determinacji do pracy jak wiking. Postawiona przed wyborem pracować czy nie pracować. Jak pewnie większość ludzi wybieram drzemkę i gnicie przed telewizorem? Nie oceniaj mnie, ty pewnie dokonałbyś identycznego wyboru. Często mawiam, że psy są darem, na który nie zasługujemy. Choć dotyczy to wszystkich psów, myślę, że te słowa są jeszcze celniejsze w odniesieniu do psów pracujących. Bo czym niby zasłużyliśmy sobie na stworzenie? którego znakomity węch umożliwia wykrycie spadku gulkozy we krwi małej dziewczynki. Co sprawia, że jesteśmy godni przebywania ze zwierzęciem, które jest gotowe rzucić się pod koła, żeby nas uratować. Jaki łód szczęścia sprawił, że żyjemy z czworonożnymi poprawiaczami humoru, którzy potrafią ukoić nasze nerwy w złości i obudzić nas w środku nocy, gdy śni się nam coś strasznego. Co gorsza, zdajemy się zupełnie nie doceniać tego, jakimi jesteśmy szczęściarzami i że ci niezmordowani zawodowcy oczekują za swoje oddanie jedynie pieszczot lub smaczków. Pracowałbyś z pełnym zaangażowaniem w zamian za możliwość złapania w zęby zwiniętego ręcznika? Ja też nie. Gdyby psy mówiły językiem ludzi, wyrażenie mam to w nosie zapewne nie istniałoby w ich słowniku. Pracujące psy są w gotowości 24 godziny na dobę. Siedem dni w tygodniu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przystąpią do pracy choćby w środku nocy. Pracują mimo zmęczenia, głodu, braku humoru, a do tego wykonują swoje obowiązki niesłychanie starannie. Gdyby nagrodę dla pracownika miesiąca rozciągnąć na wszystkie gatunki, psy byłyby bezkonkurencyjne. Każdy wie, że psy pracują w gospodarstwach rolnych, w policji, jako terapeuci, jednak pełen zakres ich kompetencji jest oszałamiający. Psy mogą zajmować się dosłownie wszystkim, od dbania o to, żeby żadne dzikie zwierzę nie pałętało się przy okręcie wojennym czy lotnisku, po bycie oczami nie tylko ludzi, lecz także innych psów. Ich talenty nie znają ograniczeń. Psy są naprawdę niesamowite. W porównaniu z pracującymi psami wszyscy jesteśmy leniwi. Równie dobrze możesz więc po ludzku się trochę polenić. Usiądź wygodnie, wyciągnij nogi i poczytaj o cudach, jakie wyprawiają pracujące czworonogi. Lojalnie uprzedzam, że ogrom ich pracy może cię nieco zawstydzić, ale jednocześnie obiecuję, że ich pracowitość zainspiruje cię i zrobi na tobie ogromne wrażenie. Laura Griffiths, 2017. Figo Pies przewodnik. W większości ludzi hasło pracujące psy od razu kojarzy się z psami przewodnikami. Te całkowicie oddane swojej pracy czworonogi pomagają osobom niewidomym i niedowidzącym poruszać się w świecie, który bez ich wsparcia byłby przerażający i niebezpieczny. Zakres ich obowiązków obejmuje wszystko od bezpiecznego przeprowadzania przez ulicę po asystę w korzystaniu z zatłoczonego autobusu miejskiego. Znane są przypadki psów przewodników, które uczestniczyły z ludźmi w maratonach, a nawet pomogły im zdobyć szczyty górskie. Amerykanin Randy Pierce postanowił wspiąć się na 48 szczytów New Hampshire o wysokości przekraczającej 1200 metrów nad poziomem morza, a to wszystko w asyście psa przewodnika. Jak dotąd zrealizował ten cel w połowie. Pies przewodnik rzadko miewa wolne jest oczami swojego pana lub swojej pani przez całą dobę w zamian za legowisko, pełną miskę i drapanie po brzuchu. Nawet jeśli psi przewodnicy nie mają na sobie swojego stroju roboczego, specjalnej uprzęży i mogą się bawić oraz odpoczywać, ile dusza zapragnie, to nie ulega wątpliwości, że są w czołówce najciężej pracujących czworonogów świata. Dzięki ich wsparciu osoby niewidome i niedowidzące mogą niemal w pełni korzystać z życia. Niektórzy psi przewodnicy podchodzą do swojej pracy szczególnie poważnie. Dla części z nich praca stanowi powołanie. Takie psy nie ograniczają się tylko do wykonywania swoich podstawowych obowiązków, a często wręcz ryzykują życie dla swoich dwunożnych podopiecznych. Jednym z takich psów jest golden retriever Figo. Figo urodził się w 2007 roku w ramach programu Amerykańskiej Fundacji zajmującej się hodowlą i szkoleniem psów przewodników Guide Dog Foundation. Organizacja ta prowadzi hodowlę psów składającą się z ponad setki osobników, z których większość stanowią labradory i golden retrievery. Choć można też znaleźć wśród nich pudle i krzyżówki goldenów z labradorami. W ciągu roku, fundacja przygotowuje do pracy jedynie około 85 psów przewodników, a szczenięta przychodzą na świat tylko w takiej liczbie, jaka jest konieczna z punktu widzenia programów fundacji. Według zarządu, psy wyhodowane w ramach programu są ponad dwa razy skuteczniejsze niż szczenięta ofiarowane przez darczyńców lub zaadoptowane ze schronisk dla zwierząt. Choć zdarza się, że takie psy po odpowiednim przeszkoleniu sprawdzają się jako psi terapeuci dla weteranów wojennych. Przez pierwsze osiem tygodni swojego życia Figo mieszkał w głównej siedzibie fundacji, mieszczącej się w Smithtown w stanie Nowy Jork, a następnie trafił pod opiekę jednego z wolontariuszy. Przez kolejny rok wychowawca Figo dbał o jego socjalizację z ludźmi i innymi psami, oraz oswajał go z najróżniejszymi miejscami ulicami. Supermarketami, centrami handlowymi, przychodniami lekarskimi, metrem. Słowem, z każdym miejscem, do którego Figo mógł trafić w przyszłości, jako pies przewodnik. Po pierwszych urodzinach Figo wrócił do fundacji, żeby rozpocząć formalne szkolenie. Tak, Wiggin, przedstawiciel fundacji na północny wschód Stanów Zjednoczonych, wyjaśnia, że wszystkie psy realizują ten sam program szkoleniowy. Już w trakcie szkolenia Zwraca się uwagę na ich osobowość, aby potem jak najlepiej dopasować do siebie psa i podopiecznego. Czy psiak jest raczej spokojny czy energiczny? Lepiej odnajduje się w mieście czy na wsi? Czy nie ma problemów z zatłoczonymi środkami transportu, a może byłoby dla niego lepiej, żeby mieszkał w spokojniejszym środowisku? Szkolenie dla psów przewodników to wyzwanie dla młodych, pełnych energii psów. Wiele z nich odpada z wymagającego programu i realizuje się później jako psy tropiące narkotyki czy materiały wybuchowe, psy policyjne, psi terapeuci pracujący w medycznych ośrodkach wojskowych lub jako innego rodzaju asystenci. Jeśli jakiś pies w ogóle nie nadaje się do służby, fundacja po prostu znajduje mu kochający dom. Zdaniem Daga, praca w charakterze psa przewodnika to najbardziej wymagające zajęcie dla psów. Kiedy są w pracy, nie ma miejsca na zachowania zupełnie naturalne dla psa, np. węszenie czy zabawy z innymi czworonogami. Podczas szkolenia sprawdza się też, jak łatwo dany pies się rozprasza, jeżeli spotka innego psa, czy będzie nim tak zaaferowany, że zapomni o podopiecznym, czy interesuje się wyłącznie niochaniem. Kiedy pies ma na sobie uprząż, jest w pracy. Gdy ją zdejmuje: staje się zwykłym zwierzakiem domowym. Figo przeszedł szkolenie śpiewająco, do tego stopnia, że ukończył je na miesiąc przed wyznaczonym terminem. Według Daga, Figo nie rozpraszali ani ludzie, ani inne zwierzęta. Zabawnie było obserwować go podczas pracy, był nieporadny i powolny, ale za to aż palił się do roboty. Figo jest z natury łagodny, a trening wyraźnie sprawiał mu radość, mówi Dak. Kolejnym etapem szkolenia jest trening zespołowy, polegający na wspólnym przeszkoleniu psa i podopiecznego. Właśnie tym zajmuje się Dak. I znów szczęśliwie dla Figo znalazł dla niego idealną partnerkę. Audrey Stone jest osobą niedowidzącą od urodzenia, choć została prawidłowo zdiagnozowana dopiero po dwudziestym roku życia. Jej niepełnosprawność jest efektem zwyrodnienia plamki żółtej. Odrej przez wiele lat poruszała się z laską, aż wreszcie zdecydowała się złożyć podanie o psa przewodnika. Dziś ma 64 lata i korzysta z czworonożnego wsparcia w poruszaniu się po swoim rodzinnym mieście, Brewster, niewielka mieścina w stanie Nowy Jork. Jej pierwszym psem przewodnikiem był czarny labrador Buddy, kumpel ale nie spędzili ze sobą zbyt wiele czasu. U Badiego pojawiły się alergie, których nie odnotowano w trakcie szkolenia. Następnie Odrej spędziła 9 lat z suczką rasy golden retriever o wdzięcznym imieniu Leilani, to hawajskie słowo oznaczające cudowny kwiat. Jednak w czerwcu 2008 roku, w wieku zaledwie 10 lat, Leilani zmarła na raka płuc. Śmierć Leilani Pozostawiła Odrej bez psiej asysty na pięć miesięcy. Przez ten czas Guide Dog Foundation szukała dla niej następnego psa. Na szczęście Odrej nie przeszkadzało czekanie. Wychodziła z założenia, że po pierwsze co nagle to po diable, a po drugie do trzech razy sztuka. Wreszcie w listopadzie 2008 roku otrzymała telefon z fundacji. Zaproponowano jej nieco starszego kundelka, będącego krzyżówką golden retrievera z labradorem. Odrej uznała, że skoro fundacja uważa tego psa za dobry wybór, to zapewne tak właśnie jest. Jednak w dniu, którym miała po raz pierwszy spotkać się ze swoim nowym psem przewodnikiem, okazało się, że w miejsce starszego psa przyprowadzono do niej skaczące maleństwo o imieniu Figo. Merdał ogonem jak szalony i wyraźnie cieszył się z naszego spotkania. Był niesamowicie skory do pracy, śmieje się odrej. Kiedy spytała o obiecanego starszego psa, dak powiedział, że Figo wydał mu się odpowiedniejszym kandydatem, w związku z czym zakończył szkolenie na miesiąc przed czasem. Dostrzegli w nim potencjał, dodaje odrej. Kobieta z miejsca zakochała się w swoim nowym towarzyszu. Choć Figo traktował innych ludzi z rezerwą. Natychmiast odwzajemnił uczucia Odrej do tego stopnia, że poczuła się tak, jakby połączyło ich przeznaczenie. Pod okiem Daga przystąpili do wspólnego szkolenia, którego celem było zapoznanie i umocnienie więzi między nimi. Odrej porównuje relacje z psem przewodnikiem do małżeństwa. Uczysz się nawyków psa w taki sam sposób, jak uczysz się nawyków żony lub męża. Na przykład. Kiedy pogoda nie dopisuje, Figo wyraźnie daje mi do zrozumienia, że powinniśmy sobie darować spacery. Dag również porównuje ten etap szkolenia do małżeństwa. Uczą się o sobie nawzajem. Podopieczny dostaje zupełnie nową parę oczu, a z nimi wiąże się cała osobowość. Praca Daga polega na nauczeniu podopiecznych, jak prawidłowo trzymać uprząż. Jak zachować odpowiednią postawę podczas chodzenia z psem przewodnikiem, jak pracować nogami i tym podobne. Istotne jest, żeby podopieczny przyzwyczaił się do rytmu, w jakim chodzi pies, nauczył się wyczuwać jego ruchy. Tak zawsze powtarza kursantom, że choć nikt nie jest doskonały, zespół składający się z psa przewodnika i jego podopiecznego to perfekcyjna drużyna. To niesamowite, mówi Jaką pewność siebie daje ludziom pies przewodnik. Rodzi się między nimi niezwykła więź. Odrej szybko przekonała się, że figo to niezły wariat. To bardzo rozrywkowy pies, który uwielbia tarzać się po trawie i kopać w liściach. Jest też całuśny i przytulaśny, opowiada kobieta. Jego wychowawca powiedział mi, że figo przepada za piszczącymi zabawkami, więc kupiłam mu ich całe mnóstwo. Nazwałam każdą z nich. A on doskonale wie, która jest która. W ogóle ich nie gryzie, po prostu lubi trzymać je w zębach. Jednak, kiedy Figo ma na sobie strój roboczy, jest stuprocentowym profesjonalistą. Obowiązuje wówczas pełna powaga. Dzięki nowemu przewodnikowi Odrej zaczęła chętniej i częściej wychodzić z domu, więc razem z Figo szybko stali się znajomym widokiem wśród mieszkańców Brewster. Figo świata poza Odrej nie widzi, mówi dak. Jest wobec niej niesamowicie lojalny. Widać, że bardzo lubi swoją pracę. Podczas rutynowej wizyty u weterynarza na początku 2015 roku, nawet lekarka zauważyła, że Figo jest niezwykle oddany swojej pani. Wkrótce miał udowodnić to przywiązanie. Ósmy dzień czerwca 2015 roku zaczął się zupełnie zwyczajnie. Odrej i Figo mieszkali razem już sześć i pół roku. Przez ten czas. Dopracowali wspólną codzienność do perfekcji. Wystarczyło, że Odrej powiedziała psu dokąd chce iść, a on nie dość, że rozumiał, to jeszcze doskonale wiedział, która trasa będzie najlepsza. To był ciepły, nieco pochmurny dzień wczesnego lata. Kwadrans po ósmej Odrej i Figo wyszli do miasta załatwić parę spraw. Ledwie przecznice od ich domu znajdowało się skrzyżowanie north main street z Michael Neuner Drive które oboje znali jak własną kieszeń. Kiedy Odrej uznawała, że przejście jest bezpieczne, wydawała Figo krótką komendę, a ten przeprowadzał ją przez ulicę. Jak każdy pies przewodnik, Figo jest szkolony, żeby uważać na samochody. Jeśli taki pies widzi nadjeżdżający samochód, nie wykona komendy. Takie zachowanie jest nazywane inteligentnym nieposłuszeństwem. Niestety skręcające auta są znacznie trudniejsze do zauważenia i co gorsza uniknięcia, gdy pies przewodnik i jego podopieczny znajdą się już na jezdni. Odrej i Figo byli gdzieś w połowie przejścia, kiedy ze zakrętu prosto na nich wyjechał żółty szkolny minibus wiozący dwoje przedszkolaków. Z oczywistych przyczyn Odrej nie widziała pojazdu, a kierowca zeznał później, że nie zauważył niewidomej kobiety z psem. Minibus zmierzał prosto na nieświadomą zagrożenia Odrej. Katastrofa zdawała się nieunikniona. I wtedy w Figo obudził się instynkt opiekuńczy. U sekundy wyrwał się Odrej i rzucił prosto na pojazd, próbując ugryźć oponę. Odrej została potrącona i w rezultacie straciła przytomność. Ale to Figo przyjął na siebie większość siły uderzenia. To był koszmar. Do dziś nie wiem do końca, co się stało. Dałam mu jasną komendę, żeby przeprowadził mnie przez ulicę. Z tego, co mi wiadomo, autobus pojawił się dosłownie znikąd. Nie mam pojęcia, co działo się później, wspomina kobieta. Odrej odzyskała przytomność, gdy leżała na drodze. Dolna połowa jej ciała znajdowała się pod minibusem. Choć niemal niewidoma, dostrzegła kępki sierści figo na oponie pojazdu. Złamała nogę, rękę i trzy żebra oraz miała rany cięte głowy wymagające szycia. Kierowca minibusa został później oskarżony o nieustąpienie pierwszej pierwszeństwa. Figo przeżył wypadek, co zakrawa na cud. Mimo poważnego złamania przedniej łapy natychmiast pokuśtykał do Odrej i nie dał się od niej odciągnąć nawet po przyjeździe karetki. Na pomoc ruszył miejscowy oddział straży pożarnej. Odrej mieszkała naprzeciwko jednostki. Więc ona i Figo byli dobrze znani strażakom. Kobieta nie pamięta szczegółów wypadku, ale jednego jest absolutnie pewna. W pierwszej kolejności pomyślała o Figo. Kiedy się ocknęłam, Figo był przy mnie. Jego połamana łapka wisiała w powietrzu. Zdawałam sobie sprawę, że jestem ranna, ale bardziej martwiłam się o niego. Nie odstępował mnie na krok nawet gdy przyjechało pogotowie i sanitariusze próbowali go ode mnie odciągnąć był na nich za to wściekły dla niego to też musiało być okropne doświadczenie wspomina Odrej Paul Schwartz pracownik pobliskiej stacji benzynowej był świadkiem tego zdarzenia w wywiadzie udzielonym The Journal News powiedział że mimo poważnych obrażeń Figo był ranny w łapę aż do kości wierny pies natychmiast ruszył do swojej pani Postanowiliśmy położyć go na dużym kocu na poboczu drogi. Bardzo mocno utykał. Zaczął padać deszcz. Bez problemu pies pozwolił nam opatrzyć sobie ranną łapę. Był bardzo spokojny. Nie szczekał, nie skomlał, tylko ciągnął nas w stronę swojej pani. Uspokoił się dopiero wówczas, gdy zabrało ją pogotowie. Ale kiedy tylko zniknęła mu z pola widzenia, wyglądał na nieco zagubionego. Figo nie mógł jechać karetką z Odrej do Dunbury Hospital, gdzie miała być hospitalizowana. Strażacy załadowali rannego psa do swojego wozu i zabrali do najbliższej kliniki weterynaryjnej. Tak się złożyło, że była to jego stała przychodnia, Middle Branch Veterinary. Figo miał dużo szczęścia. Poza złamaną łapą nie doznał żadnych poważniejszych obrażeń. Na wieść o wypadku Doug Wiggin nie był zaskoczony poświęceniem Figo. Byłem niesamowicie dumny z tego psa. Błyskawicznie ocenił sytuację i zareagował, w pierwszej kolejności dbając o bezpieczeństwo swojej pani. Gdy szkolimy nasze psy, mamy nadzieję, że właśnie w taki sposób będą reagować w sytuacji zagrożenia. To, co są w stanie zrobić dla podopiecznych, jest wprost niesamowite i dowodzi jedynie, jak bardzo są im oddane, opowiada tak. Odrej i Figo Potrzebowali czterech miesięcy, aby wrócić do zdrowia. Po zakończeniu leczenia szpitalnego Odrej wymagała rehabilitacji. Musiała od nowa nauczyć się chodzić w wyspecjalizowanym ośrodku, co było dla niej przerażającym doświadczeniem. Po konsultacjach z Guide Dog Foundation, choć to Odrej jest właścicielką FIGO, fundacja aktywnie wspiera swoich podopiecznych i wychowanków, postanowiono, że na czas rehabilitacji Odrej. Figo zamieszka w klinice Middle Branch Veterinary. Kiedy już wydobrzał, jego pobyt w klinice zaczął bardziej przypominać zasłużony urlop. Jak mówi Odrej, lekarka Figo znakomicie się nim opiekowała. Codziennie zabierała go ze sobą na noc do domu, a on chodził z nią do pracy. Odrej za ogromne szczęście uważa to, że lekarka Figo miała możliwość tak dobrze się nim zająć. Jednak mimo udanego urlopu, Figo wprost rwał się do pracy. Często wpatrywał się w swoją uprząż przewodnika i na pewno zastanawiał się, czemu do licha nie pracuje. Doszło do tego, że trzeba było ukryć przed nim strój służbowy, żeby był spokojniejszy. Odrej dostawała dziennie kilka telefonów z prośbą o wyjaśnienie, o co może chodzić Figo. Lekarka dzwoniła do mnie, mówiąc, że Figo coś robi. I pytała, co to według mnie oznacza. Tłumaczyłam więc dla niej z figowego na ludzki. Dobrana z nas para rozumiemy się bez słów, śmieje się odrej. Wprawdzie Figo był otoczony opieką i troską, ale usychał z tęsknoty za swoją panią. Po kilku tygodniach zaczął popadać w depresję, więc lekarka postanowiła zaaranżować spotkanie z odrej. Figo wyglądał na zupełnie przybitego. Nie miał apetytu. Dopiero widok odrej postawił go na nogi. Tymczasem Doug Wiggin zaczynał się martwić, że wypadek mógł odcisnąć piętno na psychice Figo, zwłaszcza na jego pewności siebie. Obawiał się, że pies nie będzie chciał lub nie będzie w stanie pracować. Figo wrócił więc do fundacji w Smithtown na ewaluację. Na szczęście okazało się, że jego kompetencje nie ucierpiały w wypadku. Po tym wszystkim, co się stało, nadal było czuć silną więź między Figo a Odrej, i widać, jak bardzo ten pies dba o swoją panią. Już to, że po tym traumatycznym doświadczeniu Figo dalej chciał pracować dla Odrej, wiele o nim mówi. Odrej była za to spokojna o powrót Figo do zawodowej formy. Długie miesiące spędzone na rehabilitacji, oznaczały dużo czasu na rozmyślanie nad jego niezwykłym aktem odwagi. Kobieta była pewna, że niesamowita więź między nimi pozostanie nienaruszona. Wiedziałam, że da sobie radę, po prostu wiedziałam. Kiedy przywieźli go do mnie w czasie rehabilitacji, powiedziałam mu to, a on udowodnił, jak bardzo mnie kocha. Dopiero wypadek uświadomił mi, że Figo był gotów nawet umrzeć dla mojego bezpieczeństwa. Nie myślał o sobie, lecz o tym, żeby mnie uratować. Postąpił jak bohater. To cud, że przeżył ten wypadek, Bogu dzięki. Na kilka dni przed powrotem Figo do domu, Dag zabrał go na spacer po okolicy, której pies nie widział od wielu miesięcy. Choć początkowo był nieco niepewny, bardzo szybko wszystko sobie przypomniał. Dag wspomina, że kiedy zatrzymali się na feralnym przejściu dla pieszych, Jakaś dziewczynka wyjrzała z samochodu i zawołała: Wow, czy to jest Figo? Odrej uzyskała duże wsparcie od miejscowej społeczności. Wreszcie po 141-dniowej rozłące 26 października 2015 roku Odrej i Figo znów zamieszkali razem. Wszystko natychmiast wróciło do normy. Jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło. Bohaterski Figo. Stał się nie tylko miejscową, lecz także międzynarodową gwiazdą. Ludzie z całego świata przesyłali prezenty i kartki z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Odrej udzieliła mnóstwa wywiadów mediom w Stanach Zjednoczonych, a nawet w Wielkiej Brytanii. Zdjęcia Odrej z Figo kilkakrotnie pojawiły się na okładkach miejscowych gazet oraz w popularnych programach śniadaniowych, takich jak The Today Show oraz Good Morning America. Miejscowy oddział straży pożarnej wręczył Figo nagrodę za odwagę i heroizm, a w listopadzie 2015 roku pies otrzymał tytuł psa roku od American Society of the Prevention of Cruelty to Animals, Amerykańskiego Stowarzyszenia Przeciwko Przemocy wobec Zwierząt. Jesteśmy rozpoznawalni w okolicy, myślałby kto, że Figo to lesi. W delikatesach Figo zawsze dostaje dwa plasterki włoskiej szynki dla psiego bohatera. Moje życie wywróciło się do góry nogami. Zawsze byłam raczej nieśmiała i unikałam ludzi, a teraz obcy zaczepiają nas, żeby nam pogratulować. Ale to wszystko była zasługa Figo. Ja tylko trzymałam smycz. Często słyszę od nieznajomych, jak cieszą się, że znów jesteśmy razem. Jest takie powiedzenie. Że w Nowym Jorku życie może całkowicie zmienić się w jednym momencie. Cóż, w moim przypadku właśnie to się stało, wzrusza się odrej. Figo ma już 10 lat, więc niebawem czeka go emerytura. Emerytowani psi przewodnicy najczęściej pozostają ze swoimi podopiecznymi jako zwierzęta domowe, ale bywa, że adoptuje je ktoś z przyjaciół lub bliskiej rodziny ich podopiecznego. Jeśli jednak zdarzy się, że takie rozwiązanie jest niemożliwe, fundacja bierze na siebie zadanie znalezienia psim emerytom kochającego domu. Czasami taki senior wraca do swojego wychowawcy. Według Daga Wigina znalezienie domu emerytowanym psom przewodnikom nigdy nie stanowi problemu. Nawet czternastoletnie psy są adoptowane. Sam Dag niejednokrotnie adoptował psy chore lub takie, którym zostało niewiele czasu. Odrej nie zamierza rozstawać się z Figo. Choć wielokrotnie proponowano jej dla niego nowy dom, ona jest zdania, że są nierozłączni. Z perspektywy czasu, Odrej często zastanawia się, czy to, że spotkali się z Figo, nie było aby interwencją jakiejś siły wyższej. Figo nie był przecież pierwszym wyborem fundacji. Do Odrej miał powędrować inny pies, więc to, że tak się nie stało, było niezwykłym szczęśliwym zrządzeniem losu. Kobieta wierzy, że jej spotkanie z Figo miało swój ukryty powód, dlaczego fundacja w ostatniej chwili zmieniła zdanie. Być może ktoś miał przeczucie, że Odrej spotka straszny wypadek, i to dlatego trafił do niej pies gotów oddać życie za swoją panią. Kobieta mówi o Figo w samych superlatywach: dzielny, cudowny. Mój aniołek. Odrej wychowała się w domu dziecka, więc uważa psa za bratnią duszę. Podobnie jak ona, Figo po prostu pragnie mieć rodzinę i swoje miejsce na ziemi. Kobieta wspomina, że do trzeciego roku życia dorastała w domu dziecka, a potem trafiła do rodziny zastępczej. Wyznała nawet kiedyś dagowi: Psy z fundacji są dla mnie jak przybrane dzieci. Przyszły na świat w hodowli były szkolone przez wolontariusza, następnie w fundacji, a wszystko po to, żeby trafić do mnie. Los rzuca nimi jak dziećmi z domów dziecka. Pewnie same się zastanawiają: gdzie jest ich miejsce? Może Figo też nad tym rozmyślał? Niezależnie od przyczyny, dla której los połączył ze sobą odrej i Figo, ona jest ogromnie wdzięczna, że tak się stało. Moli poli. Pies dla diabetyków, terapeutka. Nieduża wprawdzie jest, ale zawzięta. Tak William Shakespeare pisał w komedii Sen Nocy Letniej o Hermie, która była bohaterką o drobnej budowie, co jednak w niczym nie umniejszało jej gorącemu, porywczemu temperamentowi. Ten cytat doskonale pasuje do Moli, słuczki rasy Australian Silky Terrier. Jak również do zmagających się z cukrzycą dziesięcioletnich bliźniaczek Hanna i Oliwii Weber, którym Moli wielokrotnie uratowała życie. Hanna i Oliwia przyszły na świat w styczniu 2007 roku w Kanberze. Nic nie wskazywało na to, żeby z tymi radosnymi, pełnymi życia dziewczynkami było coś nie tak. Jako pierwsza urodziła się Oliwia. Ważyła nieco mniej niż przeciętny noworodek z ciąży mnogiej, bo tylko 2,2 kg. Dwie minuty później pojawiła się Hana, ważąca 2,62 kg. To ona była w tym układzie tą dużą, śmieje się mama dziewczynek, Adrienne Kotel. Choć siostry rosły, były bardzo szczupłe, do tego stopnia, że w okolicach drugich urodzin córek, Adrienne zaczęła się martwić o ich zdrowie. Hana Wydawała się ciągle spragniona. Pewnego dnia dziewczynka wypiła aż trzy litry wody. W tamtym okresie uczyła się korzystać z nocnika, do którego co rusz biegała. Była tak malutka, że ledwo mogła na nim usiąść. Jednak kobietę najbardziej smuciło to, że Hanna była jakby stale zaniepokojona. Często krzyczała bez wyraźnego powodu. Do tego stopnia, że mama zabrała ją na konsultację do psychologa. Adrien wychowywała bliźniaczki jako samotna matka. Z przyczyn finansowych była zmuszona wrócić do pracy, kiedy dziewczynki miały zaledwie siedem tygodni. Pewnego dnia, w przypływie frustracji, wymierzyła hanna klapsa. Gnębiona poczuciem winy, zorientowała się wtedy, że coś jest naprawdę nie tak, jej córka nie miała ani gramatkanki tłuszczowej na pośladkach. Wydarzyło się to w okresie świąt Bożego Narodzenia, gdy pediatra dziewczynek była na urlopie. Martwiąc się, że zostanie zlekceważona przez innego lekarza i odesłana do domu z kwitkiem, Adrienne postanowiła zaczekać na swoją lekarkę. Kiedy ta wreszcie wróciła do pracy, bardzo szybko postawiła diagnozę. Okazało się, że Hanna cierpi na cukrzycę typu pierwszego, chorobę autoimmunologiczną której system odpornościowy niszczy komórki trzustki produkujące insulinę. Bez insuliny komórki organizmu nie są w stanie przetworzyć glukozy, cukru w energię, więc organizm spala własną tkankę tłuszczową. Powoduje to uwolnienie do krwi substancji chemicznych zwanych ketonami, które w nagromadzeniu zagrażają zdrowiu i życiu. Przyczyny cukrzycy typu pierwszego nie są znane, nie istnieje też lekarstwo na tę chorobę. W przeciwieństwie do cukrzycy typu drugiego, z którą da się normalnie funkcjonować dzięki połączeniu regularnej aktywności fizycznej, zdrowej diety i utrzymywaniu odpowiedniej masy ciała, typ pierwszy rozwija się niezależnie od stylu życia. Innymi słowy, nie da się zrobić nic, żeby zapobiec pojawieniu się choroby i jej rozwojowi. Cukrzyca typu pierwszego jest zazwyczaj diagnozowana przed trzydziestką. I stanowi jedną z najczęściej występujących przewlekłych chorób dziecięcych. Na ogół rozwija się nagle i objawia w charakterystyczny sposób. Do symptomów zaliczają się nadmierne pragnienie i oddawanie moczu, spadek wagi bez wyraźnej przyczyny, huśtawki nastrojów. Okazało się, że napady krzyku u hana były objawem jej choroby. Nadmiar cukru powodował zaburzenia pracy mózgu, co przejawiało się krzykiem. Niestety żaden z psychologów dziecięcych, z którymi konsultowała się Adrienne, nie zwrócił na to uwagi. Organizmy cukrzyków nie produkują insuliny, więc do końca życia muszą oni kilka razy dziennie przyjmować syntetyczną insulinę w postaci zastrzyków lub podawaną przez pompę insulinową. Ponadto konieczne jest mierzenie stanu glukozy we krwi kilkakrotnie w ciągu doby. Lekarka nie mogła powstrzymać łez. Gdy wręczała Adrien wyniki badań jej córki. Jednak na wieść o diagnozie Adrien poczuła pewną ulgę. Wiedziała już, jakich objawów wypatrywać u drugiej córki, i wreszcie dowiedziała się, jak może pomóc Hanna. Nie była przybita. Pogodziła się z tym, że ich życie po prostu bardzo się zmieni. Hana przyjęto do miejscowego szpitala w celu ustabilizowania jej stanu zdrowia. Po raz pierwszy w życiu siostry zostały rozdzielone, co niestety znosiły bardzo źle. Chociaż pobyt Hana w szpitalu nie był długi, Oliwia czuła się samotna w domu, a Adrienne pękało na ten widok serce. Oliwia myślała, że jej siostra zmarła. Po tym jak Hanna została zdiagnozowana, Oliwia także została przebadana na obecność przeciwciał wskazujących na cukrzycę. Wynik był pozytywny. Została więc poddana terapii opartej na kwasach omega-3 i witaminie D. Stała kontrola lekarska się opłaciła. Przez kolejnych kilka lat wyniki jej badań były ujemne. Już po tym, jak Hanna została zdiagnozowana i dziewczynki rozpoczęły leczenie, ich życie było dalekie od normy. Adrien zmagała się z wieloma anonimowymi donosami do miejscowego oddziału opieki społecznej. Australian Capital Territory's Child and Youth Protection Services, których na podstawie szczupłej budowy dziewczynek oskarżano ją o zaniedbywanie córek. Wspomina, ciągle musiałam się przed kimś tłumaczyć. Lekarze dziewczynek byli wściekli na całą tę sytuację. Donosiciele chyba naprawdę nie zdawali sobie sprawy z tego, co przez nich przechodziłyśmy. Na krótko przed swoimi trzecimi urodzinami Hana. Nabawiła się poważnej infekcji w miejscu szczepienia pompy insulinowej. Była ciężko chora, a ze względu na nagromadzenie ketonów nie reagowała na leczenie i wymagała resuscytacji. Zdaniem Adrienne, kiedy o drugiej nad ranem Hana miała zapaść, jej siostra utrzymywała ją przy życiu, wołając: Kocham cię, Hana, i otwórz oczy! Dopiero słysząc głos bliźniaczki, Hana się ocknęła. Dla niej! Gdyby Oliwii nie było wtedy z nią, pewnie by nie przeżyła, wspomina Adrien. Hanna wyzdrowiała, ale wówczas z kolei Oliwia zaczęła cierpieć na poważne zaburzenia lękowe i zespół stresu pourazowego. Bardzo schudła i miała problemy ze snem. Spała ledwie cztery godziny na dobę. Rodzina czekało jednak więcej strasznych doświadczeń. Pewnej nocy Adrienne zerwała się z łóżka i, bez zastanowienia, pobiegła do sypialni Hana. Okazało się, że dziewczynka miała hipoglikemię. Hipoglikemia występuje, gdy poziom glukozy we krwi spada do 3,3-3,6 mmol na litr. Tamtej nocy poziom glukozy we krwi Hana wynosił zaledwie 1,1. Zerwałam się na równe nogi i rzuciłam biegiem do córki. Nie było żadnego wyraźnego powodu, dla którego obudziłam się w środku nocy. Po prostu natychmiast wiedziałam, że coś jest z nią nie w porządku. Często powtarzam, że Hanna ma anioła stróża. Myślę, że to dzięki niemu moje dzieci nadal żyją, opowiada Adrien. Z czasem Adrien zeszła się z powrotem z ojcem dziewczynek, Martinem Weberem. Rodzice zorientowali się, że Hanna nie zdaje sobie sprawy tego, że pojawia się u niej hipoglikemia. W większości diabetyków udaje się rozszyfrować objawy, do których należą wewnętrzne rozbicie, mrowienie w ustach lub palcach, ogólne osłabienie. Nierozpoznanie hipoglikemii w porę może doprowadzić do drgawek, utraty przytomności, a nawet śpiączki. W związku z tym, Hipoglikemia nieuświadomiona stanowi ogromne zagrożenie. Na szczęście dla Hana, dzięki niesamowicie bliskiej więzi, to Oliwia jest w stanie trafnie ocenić, co dzieje się z jej siostrą. Jak mówi Adrian, Hana rozpozna w porę co najwyżej jedną hipoglikemię na dziesięć. Oliwia naprawdę wie, kiedy coś z siostrą jest nie tak. Nawet specjalista powiedział mi, że gdy Oliwia krzyczy, trzeba szybko zmierzyć Hana cukier we krwi. Przez cztery lata po diagnozie Hana Oliwia przyjmowała kwasy omega 3 i witaminę D, dzięki czemu wyniki badań na cukrzycę typu pierwszego pozostawały negatywne. Tymczasem dziewczynka wielokrotnie powtarzała matce, że żałuje, że nie jest chora jak jej siostra. Jak wyjaśnia Adrien, córeczka pragnęła zachorować, bo wydawało jej się, że to Hana skupia na sobie całą uwagę. Poza tym, brak cukrzycy sprawiał, że nie czuła się jak prawdziwa bliźniaczka swojej chorej siostry. Niestety w 2014 roku, kiedy bliźniaczki miały 7 lat, marzenie Oliwi się spełniło. Podczas trzytygodniowej rodzinnej wycieczki po Nowej Zelandii samochodem kempingowym nagle pojawiły się u niej objawy cukrzycy typu pierwszego. Rodzice zorientowali się w połowie wyjazdu, że Oliwia ma cukrzycę ponieważ niemal bez przerwy piła i chodziła do toalety. Adrienne skontaktowała się ze szpitalem w Kamberze, który telefonicznie udzielił jej niezbędnych porad. Olivia zaczęła korzystać z zapasowej pompy insulinowej Hanna, dzięki temu, że producent wysłał im w prezencie następną, więc rodzina mogła w spokoju kontynuować wyjazd. Olivia znosi chorobę znacznie lepiej niż Hanna. W porę rozpoznaje u siebie objawy hipoglikemii, więc jest w stanie poinformować rodziców, że źle się czuje. Niestety, dużo gorzej radzi sobie ze stanami lękowymi. Choć dla wielu rodziców dwoje dzieci z cukrzycą typu pierwszego oznaczałoby podwójny stres i lęk, Adrienne była spokojna. Stan ten zawdzięczała sekretnej broni rodziny Weberów, dzięki której dbanie o bezpieczeństwo Hanna i Oliwii okazało się niemal dziecinnie proste. A imię tej broni to Moli Poli. W 2012 roku rodzina przeprowadziła się z Canberra do Brisbane. Olivia i Hannah zaczęły chodzić w nowym miejscu do szkoły, więc Adrien szukała sposobu na to, żeby jak najstaranniej zadbać o ich bezpieczeństwo. Wprawdzie dziewczynki miały wyznaczonego opiekuna, który przebywał z nimi w klasie podczas zajęć, jednak zważywszy na hipoglikemię nieuświadomioną Hana i poważne stany lękowe Oliwii, Adrienne szukała dodatkowego narzędzia, które pozwoliłoby zapewnić jej córkom maksimum bezpieczeństwa. Już wcześniej dowiedziała się, że w Stanach Zjednoczonych szkoli się psy do wyczuwania węchem zmian w poziomie glukozy we krwi i ostrzegania właścicieli. Znalazła organizację specjalizującą się w tego typu szkoleniach. Więc skontaktowała się z nią i zapytała, czy takie psy mogą pracować z dziećmi. Odpowiedź nie była zbyt zachęcająca. Przedstawiciel organizacji powiedział Adrien, że nie zdoła opiekować się psem, nie mówiąc nawet o jego przeszkoleniu, jeśli ma się w domu dwoje ciężko chorych dzieci. Kobieta instynktownie czuła jednak, że ten pomysł ma szansę wypalić. Poza tym naprawdę martwiła się, że Hanna może umrzeć. Tymczasem dziewczynki kiepsko radziły sobie w nowej sytuacji. Ponadto Adrienne miała wrażenie, że instytucja nie traktuje ich choroby z należytą powagą. Zaledwie pięcioletnia wówczas Hanna zaczęła mieć ciężkie stany lękowe. Zdarzało się, że nie była w stanie iść do toalety, więc moczyła się w spodnie lub upadała na podłogę. Do tego pojawiły się u niej poważne migreny, które Adrienne składała na karb stresu. Kobieta skontaktowała się z inną fundacją, która mimo bardziej otwartego nastawienia również nie była w stanie jej pomóc. Potem z kolejną, której wreszcie powiedziano, że podopiecznym takiego psa jak najbardziej może być dziecko. Niestety lista oczekujących była bardzo długa, więc fundacja zasugerowała, żeby Adrien sama zajęła się wyszkoleniem psa. Kobieta, z którą rozmawiałam, powiedziała mi, że nie mogę dopuścić do śmierci swojego dziecka. Kazała mi na własną rękę kupić psa, opowiada Adrien. I właśnie to zrobiła. Dawniej sama miała słuczkę rasy Australian Silky Terrier o imieniu Megan, która była tak inteligentna, że znała ponad 250 słów. Kobieta uznała więc, że psy tej rasy są wprost stworzone do opieki nad jej córkami. Wszyscy dziwili się, że wybrałam właśnie tę rasę, bo silki nie słyną z dobrego podejścia do dzieci. Bywają agresywne, co wiąże się z tym, że często decydują się na niestarsze panie, które nie socjalizują tych psów z dziećmi. Silki są odważne, lojalne, opiekuńcze, a ponadto nie linieją, wymienia Adrien. Tym razem szczęście jej sprzyjało. Znalazła hodowcę tej rasy dosłownie za rogiem. Pewnego dnia spotkała przed swoim domem kobietę z dwoma psami, Australian Silky Terrier. Zapytana skąd je ma, kobieta wyjaśniła, że sama je hoduje. Adrien natychmiast dała jej swój numer telefonu z prośbą o kontakt, kiedy tylko pojawią się szczenięta. Niedługo po tym hodowczyni zadzwoniła z informacją, że urodziło się sześć szczeniąt. Adrien zdecydowała się na suczkę. Jest zdania, że suki mają instynkt macierzyński i są bardziej lojalne. Pierwsze spotkanie dziewczynek z Moli Poli odbyło się w niezbyt sprzyjających okolicznościach. Hana miała migrenę po ciężkim dniu w szkole i atak stanów lękowych, za to miłośniczka psów Olivia była bardzo podekscytowana. W miocie były dwie suczki jedna z nich bardzo nie lubiła być brana na ręce, ale Moli dosłownie rzuciła się dziewczynkom w ramiona. Podczas każdej wizyty szła prosto do Hana i Oliwii. Wiele mówi się o tym, że to pies wybiera sobie właściciela i zdaniem Adrien właśnie tak było z Moli Poli. Kiedy Moli skończyła osiem tygodni, zamieszkała z rodziną Weberów. Dziewczynki były zachwycone. Choć Moli miała być psem towarzyszącym Hanna, było to jeszcze zanim zdiagnozowano cukrzycę u jej bliźniaczki, to Olivia najbardziej się z nią zżyła. Jak wspomina Adrien, Moli wchodziła do domku lalek, do zabawkowego samochodu, Dziewczynki przebierały ją i robiły dla niej tory przeszkód. Moli zaliczyła obóz szkoleniowy z obchodzenia się z dziećmi. Przez nasz dom przewijały się tabuny przyjaciół Hana i Oliwii. Moli była sponiewierana, a jednak wyraźnie zachwycona dziećmi, bo dzieci oznaczały zabawę i dużo tulenia. Odkąd w domu czekała na nie Moli, dziewczynki zaczęły lepiej znosić pobyt w klasie. Adrien zwróciła się do szkoły z prośbą o zgodę na obecność Moli przy Hanna i Oliwii, kiedy ta zostanie certyfikowanym psem asystującym, ale w odpowiedzi usłyszała zdecydowane nie. To właśnie ta odmowa i pojawienie się cukrzycy również u Oliwii pchnęły rodzinę do powrotu do Canbery w 2014 roku. W pierwszym roku życia Moli, Adrien skupiła się na socjalizacji. Zadbała o to. Żeby pies poznał jak najwięcej miejsc i sytuacji, z którymi mógłby mieć styczność podczas pracy dla dziewczynek. Następnie, kiedy Moli skończyła piętnaście miesięcy, rozpoczęła szkolenie z wykrywania zmian w poziomie cukru we krwi. Adrienne obdzwoniła mnóstwo rozsianych po całej Australii centrów szkoleniowych dla psów, ale nikt nie potrafił udzielić jej jasnych wskazówek co do tego, jak tresować Moli. Jedyną konkretną radą, jaką otrzymała, było to, żeby podczas pomiaru glukozy we krwi Hanna dawać moli do powąchania paski testowe i nagradzać ją za rozpoznanie wysokiego i niskiego poziomu cukru we krwi. Adrienne zastosowała się do tej wskazówki, lecz zdawała sobie sprawę z tego, że nie jest to profesjonalne szkolenie. Ale przynajmniej miała poczucie, że coś robi. Szczęśliwym zrządzeniem losu sąsiadki Adrien z Canbury, Barb Grandi i Karolin Kitt, założyły własne centrum szkoleniowe dla psów pod nazwą Dogs on the Run, zalatane psy. Adrien chciała poddać Moli tresurze dla psów asystujących. Barb i Karolin chętnie podjęły się tego wyzwania i dwa razy w tygodniu zaczęły szkolić Moli z posłuszeństwa. Adrien zdawała sobie sprawę, że szkolenie Moli z wykrywania zmian w poziomie cukru we krwi nie miało najmniejszego sensu, jeśli suczka nie radziłaby sobie z bardziej przyziemnymi zadaniami. Na początku Moli nie chciała nawet wyjść z domu z reserkami, ale udało im się ją do siebie przekonać. Szybko odkryły, że Moli jest silnie zmotywowana jedzeniem, więc postanowiły to wykorzystać. W marcu 2015 roku Moli nadal nie ukończyła żadnego formalnego szkolenia z wykrywania zmian w poziomie cukru we krwi, poza obwąchiwaniem pasków testowych Hanna i Oliwii. Mimo to pewnej nocy obudziła Adrienne o czwartej nad ranem. Okazało się, że Hanna miała niebezpiecznie wysoki poziom ketonów we krwi, aż 3,8 mmol na litr, przy czym skala standardowego miernika kończy się na 4 mmol na litr a każdy wynik powyżej półtora milimola na litr, zazwyczaj oznacza, że pacjent wymaga hospitalizacji. Adrienne natychmiast poddała córce insulinę i wezwała pogotowie. Jednak, kiedy karetka przyjechała na miejsce, Moli ani myślała dopuszczać ratowników do Hana, zagradzając im drogę do swojej pani. Oczywiście nie rozumiała, że ci ludzie przyjechali, żeby jej pomóc. Mimo, że nie szczerzyła zębów, cała się naprężyła, jakby chciała powiedzieć, ani kroku dalej wspomina Adrienne. Wreszcie udało się przekonać Moli do tego, że ratownicy przybyli w pokojowych zamiarach, więc pozwoliła im zabrać Hanna do szpitala. Z kolei Adrienne natychmiast wzięła się do poszukiwania możliwości formalnego szkolenia Moli, która właśnie wykazała się śmiertelnie poważnym podejściem do swoich obowiązków. W ten sposób kobieta trafiła na informację o organizacji Diabetic Alert Dog University TADU. Uniwersytet dla psów towarzyszących cukrzykom, działającej w Stanach Zjednoczonych. Szefową Uniwersytetu jest zawodowa treserka psów Mary McKnight, która straciła ojca i babcię w wyniku komplikacji będących efektem cukrzycy typu drugiego. Dadu opracował całą serię filmików instruktażowych po to, żeby ludzie na całym świecie mogli nauczyć swoje psy wykrywania zmian w poziomie cukru we krwi. Adrienne niezwłocznie zapisała się na szkolenie i zaczęła tresować Moli na podstawie filmików dadu. Moli była bardzo pojętną uczennicą. W Zaledwie sześć tygodni nauczyła się wykrywać hiper i hipoglikemię oraz o nich ostrzegać. Moli ma tak czuły węch, że umie wykryć niestabilny poziom glukozy we krwi dziewczynek jednym niuchnięciem ich śliny. Ostrzega trącając je nosem lub łapką. Jeśli nie reagują, co zdarza się często, Moli biegnie po Adrienne. Brzmi to niesamowicie, ale Moli nie musi nawet znajdować się w tym samym pomieszczeniu co Hanna i Olivia. Jest w stanie wyczuć ketony i hipoglikemię na kilometr. Nawet zamknięte drzwi nie są przeszkodą dla cudownego nosa psa. Adrienne nauczyła Moli, jak sygnalizować niebezpieczeństwo. W efekcie, suczka ostrzega rodzinę niemal codziennie. Mary McKnight z dadu wyjaśnia, że za jej decyzją o opracowaniu programu szkoleniowego online stało przekonanie, że ludzie nie powinni się zadłużać po uszy, żeby móc opłacić kosztowne szkolenie psa. W niektórych przypadkach ceny sięgają dziesiątek tysięcy dolarów. Tymczasem zakup, sterylizacja i szkolenie Moli łącznie kosztowały Adrien mniej niż dwa tysiące dolarów. Niedługo po tym jak Moli rozpoczęła szkolenie dadu i wkrótce po jej pierwszej akcji ratunkowej pewnego dnia podczas zakupów, Adrien spotkała kobietę z psem w kamizelce Mind Dog. Spytała ją o szczegóły i dowiedziała się, że Mind Dog Australia to organizacja non-profit zajmująca się pozyskiwaniem, szkoleniem i akredytacją psów asystujących osobom z zaburzeniami psychicznymi. Adrien zaczęła się zastanawiać, czy Molly mogłaby rozszerzyć zakres swoich obowiązków udzielanie wsparcia psychicznego w obliczu stanów lękowych bliźniaczek i zespołu stresu pourazowego Oliwii. Od razu upewniła się, czy takie psy są odpowiednie dla dzieci. Okazało się, że nic nie stoi na przeszkodzie. Molly rozpoczęła szkolenie z MindDog w kwietniu 2015 roku. Już we wrześniu tego samego roku uzyskała akredytację. Adrian jest przekonana, że Moli to pierwszy pies w historii Australii, który nie dość, że pracuje na dwa etaty, ostrzega o zmianach w poziomie glukozy we krwi i udziela wsparcia psychicznego, to jeszcze opiekuje się dwojgiem dzieci naraz. Kobieta żartuje, że pod wieloma względami Moli jest australijską pionierką. W maju 2015 roku Moli Znów jako pierwszy pies w Australii została dopuszczona do towarzyszenia Hanna i Oliwii w szkole jako akredytowany pies asystujący. W Insley Primary School, do której uczęszczają dziewczynki, umożliwiono Molly obecność w trakcie zajęć w celu monitorowania poziomu cukru we krwi bliźniaczek, udzielania im wsparcia psychicznego i powiadamiania obsługi szkoły w razie problemów. Choć w pierwszej kolejności Molly zawsze ostrzega swoje panie, to w razie braku reakcji z ich strony zawiadamia nauczyciela lub wychowawcę.